Brawurowy napad w Łęczycy. Dwóch mężczyzn obrabowało minionej nocy miejski szalet. O złodziejach zawiadomił policję anonimowy informator. Nowoczesny, stojący tu od niedawna, stał się obiektem pożądania. Może nie tyle sam szalet, co aparat wrzutowy. Bo dostać się do środka można tylko wtedy, kiedy wrzuci się złotówkę. Dwaj panowie, 50 i 17-latek, postanowili powiększyć swój stan posiadania o pieniądze umieszczone w automacie. Do ich kieszeni trafiło 65 zł. Informację mieliśmy o godzinie 22.30. Rzeczywiście ta godzina sprawdziła się z zapisem monitoringu. Majstrowali przy nim przez około 6 minut do czasu, kiedy zostali zatrzymani przez policję. 3 promile alkoholu mogą oznaczać, że potrzeba wejścia do toalety jest wyjątkowo duża, ale oczywiście można było dostać się tam w normalny sposób. Panowie pewnie nie myśleli o tym, że wspominać to wydarzenie mogą dłużej niż 6 minut. Ich czyn to kradzież z włamaniem, za co grozi do 10 lat.